dobry, dobry wieczór. Witam w nowym tygodniku kulturalnym. Nazywam się Jacek Bakar, a to jest absolutnie specjalne, wyjątkowe wydanie naszego programu, bo po raz pierwszy w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy w Warszawie mogą nas Państwo nie tylko słuchać, ale i oglądać. A to wszystko dzięki Państwu, dzięki naszym przyjaciołom, którzy wsparli nowy tygodnik kulturalny na Patronite. Proponujemy w czerwcu dziś i za dwa tygodnie dwa odcinki wideo naszego programu. W lipcu i sierpniu po jednym odcinku w formie podcastu. Liczymy także na to, że wrócimy do Państwa po wakacjach we wrześniu. Dlatego wciąż nieustająco prosimy naszych przyjaciół o wsparcie. A dziś rozmawiamy jak zwykle w świetnym gronie stałych ekspertów, gości nowego tygodnika kulturalnego, a są nimi Jacek Marczyński, krytyk muzyczny. Witam Państwa. Łukasz Maciejewski, krytyk filmowy. Dzień dobry. Agnieszka Szydłowska, krytyczka muzyczna. Dzień dobry. Szymon Kloska, krytyk literacki. Dzień dobry. Magda Sendecka, krytyczka filmowa. Miło mi Państwa widzieć. Zaczynamy od kina i na początek film nagradzany między innymi Oscarem za najlepszy obraz międzynarodowy, film głośny, Na Rauszu Thomasa Winterberga. Z moim zdaniem absolutnie wielką rolą Madsa Mikkelsena, ulubionego aktora Thomasa Winterberga. Magdo, czy zgodzisz się ze mną? Zgadzam się absolutnie co do roli, natomiast ten film dla mnie jednak był pewnym rozczarowaniem. I to, co mnie jakoś zastanawia, to właśnie recepcja tego filmu. Myślę, że ta recepcja, liczba nagród, zachwyt międzynarodowej publiczności więcej mówi o naszych czasach i jakby tym kluczem, tymi drzwiami, myślę, warto wchodzić do tego filmu, bo on opowiada o alkoholizmie inaczej niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale we mnie to inaczej budzi jednak pewien protest i opór, bo mam poczucie, że oglądam film o ludziach niedojrzałych, którzy używają jakichś pretekstów, powiedziałabym, właśnie szukam słowa, które nie byłoby obraźliwe, ale dobra, idiotycznych, żeby uwolnić się od odpowiedzialności za własne życie. I kończy się to w zasadzie katastrofą, ale jakby nie do końca reżyser nam mówi, że to jest katastrofa. I teraz myślę sobie, że to jest taki film, który otwiera dyskusję, który może być bardzo dobrym pretekstem do rozmowy o tym, czym jest wolność, czym jest uzależnienie, czym jest branie odpowiedzialności za własne życie. Natomiast, że trochę to jakby jest mimochodem, że nie do końca to było w intencji twórców i właściwie tak dla mnie te intencje twórcy są, mówię o reżyserze i scenarzyście, nie do końca rozpoznawalne. Natomiast na pewno jest to film, o którym warto rozmawiać. Jacku. Ja myślę, że wiesz, że to nie, trudno powiedzieć, że to są ludzie niedojrzali. To są ludzie w pewnym niedoskonali. Niedoskonali, tak jak każdy z nas. Ludzie w kryzysie pewnego wieku, także to też jest istotne, że to są jednak faceci już z pewnym bagażem życiowym, ale czegoś jeszcze oczekujący, przeżywający pewien kryzys, ale myślę, że to jest film, który dzięki tej niejednoznaczności, również formalnie, bo on się zaczyna komediowo, potem wchodzimy jednak w głęboki kryzys i dramat prawdziwy tych poszczególnych postaci, łącznie ze śmiercią jednego z nich, aż do wieloznacznego, wspaniałego finału na takiej sceny, która jest pewnym jednak rodzajem metafory, także nas samych, naszego stosunku do życia. I to, myślę, że to właśnie sprawia, że ten film tak został szeroko odebrany, że jest w nim wiele do odgadnięcia. Szymon. Ja mam takie poczucie, że czy niedojrzali, czy niedoskonali, dla mnie są przez pierwszą połowę filmu po prostu nieprzekonujący ci bohaterowie. Ja w nich nie wierzę. Panowie po 40 z jakimś bagażem doświadczeń biorą udział w eksperymencie godnym nastolatków tak naprawdę. I wyjaśnijmy, pół promila, rzekoma teoria, która mówi, że urodziliśmy się z niedoborem alkoholu, powinniśmy wprowadzać go pół promila po to, żeby życie było lepsze. Tak, tak, tak. Przypomniała mi się książka Arto Pasaliny, fińskiego pisarza, fantastyczne zbiorowe samobójstwo, gdzie eksperyment był równie ekstrawagancki i równie egzotyczny, ale jakoś bardziej przekonujący. Natomiast wydaje mi się, że niedobór, z którym my się
urodziliśmy, a na pewno my jako ludy północy od Polaków przez Finów, Norwegów po Irlandczyków, no to są jakieś niedobory w umiejętnościach komunikacyjnych. I rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją na północy Europy taką, że ludzie nie są w stanie wypowiedzieć pełnego zdania bez uwalenia się wcześniej i bez walnięcia bani. I to w tym filmie, mam wrażenie, nie wybrzmiewa. Rzeczywiście dwuznaczność mnie przekonuje. Ja w ogóle byłem przekonany, że idę na typowy film o alkoholu, czyli że będzie poważnie, ciężko i tak dalej. To jest zaleta tego filmu. Przez pierwsze pół godziny nie wiedziałem, co się dzieje, ale też nie byłem w stanie w to uwierzyć, po prostu. Mm-hmm. Łukasz? Mnie się zdaje, że to już naprawdę warto w naszym gronie zwłaszcza wytłumaczyć, czy spróbować zrozumieć, na czym polega fenomen tego filmu, bo w takich kategoriach trzeba mówić o największym zwycięzcy kina artystycznego roku pandemicznego na świecie bodaj, bo przecież to są też prawie wszystkie europejskie nagrody filmowe. I w gruncie rzeczy moja intuicja i pewnie to, że po prostu się tym interesuje, tą tematyką, nie alkoholu, ale kina, polega na tym, musiałem to zastrzec. Polega na tym, że Wittenberg po prostu umie układać te klocki, natomiast przygotowując się do kolejnych filmów różnych, raz mu wychodzi lepiej, raz gorzej, ma świadomość tego, że jest gdzieś widz, któremu trzeba opowiadać baśnie i trzeba opowiadać ciekawe historie. Tutaj zderzone z realizmem i z różnymi gatunkami, o tym mówiliście. Po drugie, bo są trzy argumenty, to jest właśnie niekonwencjonalne podejście. Myślę, że dla tych, którzy mają poważny problem na przykład w rodzinach z alkoholem, ten film jest przykry i nieprzyjemny. Po prostu im nie jest do śmiechu. Natomiast alkohol sam w sobie jest też wspomagaczem, wyzwalaczem pozytywnej energii dla tych, którzy to traktują jako część życia, no właśnie nie na mając tym polega ta niejednoznaczność. To jest druga rzecz. A trzecia, wbrew pozorom, bardzo pandemia się przysłużyła temu filmowi, bo to był moment, w którym my czuliśmy się trochę, większość z nas, ja również, jak bohater grany przez Madsa Mikkelsena, czyli jakby z rozmaitymi bodźcami, które wzajemnie siebie wykluczały. Czy iść do ludzi, czy zamknąć się w sobie, czy określać to mianem depresji, czy raczej szukać ekstrawertycznych podniet. I to stymuluje alkohol, którego sprzedaż bardzo wzrosła w 2020 roku. I on gdzieś podświadomie, bo przecież film był realizowany wcześniej, diagnozuje i jeszcze w takiej obłej formie. Więc myślę, że stąd ten sukces. Magda, ostatnie zdanie, a potem tak, ja pozwolę sobie zamknąć temat. Tak, to ja powiem tylko jedną rzecz, dwie rzeczy. Jedna to taka, że każdy z nas ma albo w rodzinie, albo wśród znajomych kogoś z problemem alkoholowym, więc myślę, że z tego powodu ten film jest taki, no dla mnie kontrowersyjny. A druga rzecz, Łukasz, myślę, że to bardzo ważną rzecz powiedziałeś, bo to jest o tym, że my potrzebujemy wspomagaczy, żeby wejść między ludzi. Tylko że w tym filmie to dla mnie nie zostało sproblematyzowane, że tak powiem. Ja powiem, że wszedłem w ten film od początku, zachwyciłem się mistrzostwem reżyserii Thomasa Winterberga, które jest już od pierwszej sceny, sceny tego alkoholowego wyścigu, jakie odbywają się w Danii. Pod względem warsztatowym to jest rozegrane absolutnie fenomenalnie. Zachwyciła mnie gra nastrojów i aktorstwo całej czwórki bohaterów, oprócz Madsa Mikkelsena, zwracam uwagę na nauczyciela WF-u oraz na chłopca, który gra okularnie z jego cieszynką a la Cristiano Ronaldo. I to nie jest film o alkoholu, albo przynajmniej nie tylko alkoholu. To jest film o ucieczce, jeśli kto woli, do wolności albo od wolności. To jest do interpretacji ze wspaniałą ostatnią sceną, która przeszła już do legendy. Podzieliło nas na rauszu przy stole Nowego Tygodnika Kulturalnego. Ja pozostaję w absolutnym zachwycie wobec tego filmu. A propos wolności, to dzisiaj 4 czerwca 1989 rok. Może się kojarzyć. A w Danii wiecie, co to oznaczało? Nie. W Danii w 1989 roku XX wieku pierwszy kraj na świecie wprowadził związki jednopłciowe. Zatem wszystko nam się rymuje. Rymuje nam się także z tym w pewnym sensie drugi film, który oglądamy. I to jest znowu sytuacja, w pewnym sensie pandemia trochę odcisnęła piętno nad tym filmem, ponieważ najpierw we wrześniu ubiegłego roku pokazywany był w Wenecji i tam wieść i relacje naocznych świadków mówiły, że film został bardzo dobrze przyjęty. Ale na premierę, na spotkanie z publicznością musiał czekać aż do teraz, a mowa o pierwszym wspólnym filmie Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, stałego
operatora i współscenarzysty filmów Szumowskiej, czyli o śniegu już nigdy nie będzie. Historia dzieje się tu i teraz, ale tak naprawdę Polska jest w tym przypadku metaforą świata, jak sądzę. Masażysta, w tej roli Alec Udgroff, znany ze Stranger Things, trafia do zamkniętego osiedla bogaczy. I co z tego spotkania wynika, Łukasz? No, nominalnie pierwszy wspólny film, bo przecież Szumowska i Englert robią od lat filmy w duecie i to też w pionie reżyserskim, tak bym to określił, więc myślę, że to bardzo uczciwe, że ten film sygnowali razem. Też to jest znamienne, prawda, że kolejny film Małgorzaty Szumowskiej, który zdecydowanie lepiej przyjmowany jest na świecie niż w Polsce i też właściwie chciałoby się to wytłumaczyć. W czym jest widz pogrzebany? Sądzę, że też w oryginalnym, nie na świecie, ale w Polsce, podejściu do bohaterów, bo mam wrażenie, że Szumowska, chciałam powiedzieć Szydłowska. Szumowska i Englert nie za bardzo lubią tych bohaterów. Nie za bardzo ten świat jest tak portretowany, nie mówię okrutnie, on jest obojętnie sportretowany i w tym zamkniętym osiedlu, które tak, masz rację Jacku, jest metaforą zamknięcia świata, nie jest to specjalnie wyszukana myśl i w ogóle konkluzje nie są zbyt wyszukane narracyjnie i to jest bolączka filmów Szumowskiej, że one są trochę takimi plakatami, ale to wszystko, no i stosunek nasz do bohaterów, to znaczy nam są oni w gruncie rzeczy obojętni. Oni są bardzo dobrze grani. To jest team Szumowskiej, Andrzej Chyra, który będzie naszym dzisiejszym gościem, w mniejszej roli Maja Ostaszewska, ale i Łukasz Simlat, Weronika Rosati, która się... Katarzyna Figura, chyba najlepsza rola w tym filmie, moim zdaniem. W każdym razie... Agata Kulesza. Tak. My z nimi nie sympatyzujemy, natomiast to jest nadbudowywane no, formą wizualną, koherentną, talent Englerta tu się uwidacznia, dwoma światami, które tam jest wprowadzane i poczuciem humoru. Myślę, że to jest bardzo ważne i to jest wartość kina Szumowskiej, że opowiadając o depresji mon amour, czyli świecie, w którym relacji międzyludzkich już nie ma, jest trzeba szukać jakiegoś masażysty, który jest metafizyką, ale zeświadczoną, właśnie chroni to, że on w partiach Ostaszewskiej zwłaszcza jest po prostu zabawny. Ja mam ambiwalentny stosunek w ogóle do kina Małgorzaty Szumowskiej i myślę, że właśnie bliżej mi niestety do tej buraczanej Polski niż tego wielkiego świata, ale no, bardzo doceniam też. Ja powiem szczerze, że jestem wielkim zwolennikiem tego filmu. Ty mówisz o takim podejściu, że nie sympatyzujemy. No co mieliśmy powiedzieć o filmie, którego nie lubię bardzo i nie cenię, czyli o Twarzy. To jest film, gdzie jestem bardzo blisko bohaterów i może głównie dzięki aktorstwu jakoś z nimi, jak to się teraz pięknie mówi, empatyzuję. Magdo, czy ty to również? Ja nie. Ja jestem jakoś raczej w tej grupie, która tego filmu nie będzie cenić, bo mnie przeszkadza pewna schematyczność w podejściu do postaci i ja bym chciała dowiedzieć się więcej o tych ludziach i paradoksalnie postać, która tam ma najmniejszy kawałek, czyli bohater grany przez Andrzeja Chyrę, którego za chwilę będziemy gościć, wydaje mi się najciekawszy, bo on ma w sobie pewną tajemnicę i ja sobie mogę dobudować jakby w głąb tego człowieka. Natomiast ten film wydaje mi się zatrzymany w pół kroku. Jakby mam wrażenie, że twórcy nie do końca znaleźli ton i ta cała preakcja, ten taki pompatyczny, jakiś taki metafizyczny, pseudometafizyczny kawałek, który wprowadza w ten świat, mnie raczej odstręczył i potem trudno mi było się zaangażować w tę opowieść. Dokładnie odwrotne odczucia. Po pierwsze to, że oni są niepogłębieni, ci bohaterowie, dla mnie było oczywiste, że oni są pewnymi symbolami w tym symbolicznym osiedlu i tak dalej, a z drugiej strony, ponieważ był to film, który oglądałam w trakcie festiwalu w Gdyni na dużym ekranie, to dla mnie to był film, który był triumfem właśnie zachwytu nad kinem, w ogóle jako możliwością transportowania cię w stronę bajki. Te wszystkie metafizyczne rzeczy przychodzące z masażystą, niejasne, niezrozumiałe, sprawiły, że mi było świetnie w tym świecie. Ja nie wiem, czy ja potrafię o tym filmie gadać, ale na pewno, kiedy go oglądałam, czułam się świetnie. A mnie bez przerwy coś wytrącało i o ile ja jestem absolutną fanką body ciało, gdzie to się udało, gdzie była ta metafizyka i była tajemnica, to tutaj dla mnie ta tajemnica się rozłaziła w szwach. Zostajemy zatem znów niepogodzeni. Dziękuję. Śniegu już nigdy nie będzie.
Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta już do oglądania w kinach. Do oglądania w kinach także kolejny film nagradzany na ostatnim online'owym festiwalu filmowym w Gdyni, czyli Magnezja Macieja Bochniaka. Zamierzenie nieprawdopodobnie ambitne i bardzo powiedziałbym niepolskie. Pośmiać się trochę, przestylizować, spróbować kina gatunkowego do potęgi co najmniej trzeciej. No właśnie, czy się Maciejowi Bochniakowi udało? Polska wersja westernu, spaghetti westernu? Jak to nazwać? Dla mnie znowu nie do końca, chociaż absolutnie szanuję i doceniam ten, ten wysiłek, bo to jest próba przejażdżki na naprawdę wysokim koniu. To jest taka jazda po bandzie. To jest jazda po bandzie i powiem, co jest jakby, jakie było zamierzenie. To jest historia gdzieś zainspirowana Sergiuszem Piaseckim, jego literaturą z lat 20. i próba pokazania takiego zupełnie innego świata dwudziestolecia międzywojennego na naszych północnych kresach, znaczy wschodnio-północnych. Zbudowanie świata ludzi z marginesu, przemytu, mamy do czynienia z przemytnikami narkotyków, z historiami absolutnie odjechanymi, mamy braci siamskich, całą galerię przedziwnych postaci, ale wspaniałe kostiumy, scenografia właśnie no nagradzana. Muzyka Jana A.P. Kaczmarka. Muzyka Kaczmarka. Natomiast to, czego mi w tym filmie zabrakło, bo to rzeczywiście jest roller coaster, możemy mówić o komiksie, przywoływać tutaj różne gatunkowe historie, ale to, czego mi zabrakło, to jednak jakiegoś pogłębienia jakichś ludzkich portretów. I to, co uwielbiam w tym filmie, to jest absolutnie brawurowa rola Borysa Szyca, który jest dramatyczny i przejmujący w tej roli. I to mnie, gdyby naprawdę? Cały... Tak, dla mnie to było absolutnie poruszające. I gdyby cały film, gdyby się w całym filmie udało utrzymać ten poziom emocji i zbudować właśnie jakiś spójny świat, to ja bym była absolutną fanką tego filmu, no, a mam wrażenie, że to się troszeczkę rozjeżdża, że jest za dużo cufilów. Za dużo wymagasz od tego filmu, tak, rozbudowania świata. Ten świat taki miał być i ja cenię ten film za to przede wszystkim, że bardzo rzadko w polskim kinie zdarza się taka inteligentna gra konwencjami, gatunkami. Tu zgodę. Że niestety polscy twórcy mają tendencję do przeszarżowania, do przerysowania, jeśli się biorą za takie podejmowanie wątków dobrze znanych. Natomiast tu jest wszystko dla mnie w odpowiedniej proporcji i można by tych ról wymienić więcej. No, bracia siamscy, Ogrodnik i Kościukiewicz są fantastyczni. Kościukiewicz współautorem scenariusza. Tak. Nie wiem, też bardzo podoba mi się droga Macieja Bochniaka, bo to, na co wszyscy zwracamy uwagę, to jest dotykanie takich ścieżek, które są nie tylko niewydeptane, ale wręcz zarośnięte chwastem. Bo oczywiście gdzieś tam z wdzięcznej pamięci możemy przywoływać Prawo i Pięć, no ale kiedy to było? Nawet mnie nie było na świecie. Ale myślę, że musiał się pojawić ten ruch mocny postmodernistyczny z Tarantino, z Rodriguezem kiedyś, żeby pojawili się tacy Bochniakowie, bo jest ich kilko, oczywiście, kilkoro. Oczywiście, Maciej Bochniak powołuje się na te wpływy. Że te miksaże stylistyczne w oparciu o gatunki, ale jednak tam się pojawia drwina, ironia. Może to nie wszystko ze sobą się łączy tak w idealnym trybie, bym powiedział. Być może ja mam takie wrażenie, że tam jest trochę za dużo tych gwiazd, bo tam Stopka wygląda porażająco, wręcz bym powiedział, że może wolałbym trochę mniej rozpoznawalnych twarzy, ale to o jakieś moje małe pretensyjki, no, bo też bardzo ten film szanuję i wydaje mi się, że jest takim wyjątkiem w codzienności realistycznej polskiego. To muszę stanąć w oporze, ponieważ mam wrażenie, że bardzo, bardzo chciałem, żeby mi się podobało. Bardzo podobało mi się bardzo, bardzo średnio, gdyż wydaje mi się, że to jest siłowe strasznie kino. I że to jest wszystko wysilone i że rzeczywiście trochę za dużo tych grzybów w barszczu. Są role lepsze, są role zaskakująco nieudane, nie będę wymieniał. Jak dla mnie jednak przy fantastycznym zamierzeniu spore rozczarowanie, ale widzę, że jestem przy tym stole odosobniony. Naprawdę jedno słowo. Myślę, że dla publiczności wypuszczonej przez czas pandemii zobaczenie tego filmu na dużym ekranie może być dużą przyjemnością, bo to jest parada atrakcji. Tak, tylko że lepszego i gorszego sortu. Cały towar przepadł. Narkotyki rewenwiszów. Muszę panów ze sobą zabrać. Inspektor Kochaj, wydział wewnętrzny policji. Kto mógł chcieć zabić?
Wasza rodzina docenia waszą pracę, ale czasy się zmieniły i wymagają od was nowych poświęceń. Zostawmy teraz kino i przejdźmy do literatury. Powiem tak, książka pod tytułem Chamstwo Kacpra Pobłockiego to jest moim zdaniem absolutnie lektura obowiązkowa. Tyle tylko, że mam wrażenie, że po tej lekturze eseju socjologiczno-historycznego, tak bym to nazwał, antropologicznego, trudno później dojść do siebie. Opowieść o chłopstwie, opowieść o, by zacytować tytuł innej książki, ludowej historii Polski czy też Polszy, pisana krwią, pisana poprzez ciała, poprzez fizjologię, poprzez biologię i przede wszystkim poprzez absolutnie przejmujące, ale beznamiętne oddanie historii Polski jako historii bezprzykładnej przemocy. Umówmy się, to też nie jest pierwsza książka, która nas wybudza z tego snu czy marzenia o Sarmacji, która tak naprawdę przecież nigdy nie istniała, na pewno nie tak, jak tam się wydawało. Nie wiem, dla jednych to były spektakle Strzemki Demirskiego, dla mnie osobiście pierwszą taką jakubą wróżącą tą wiosnę był esej Aleksandra Koczarowskiego, Ballada o kapciach. Natomiast książka... Działalność grupy Ruta tutaj można przywołać. Na przykład też. Natomiast ten antropologiczny portret klasy ludowej, który Pobłocki rysuje na kartach tej książki, jest absolutnie fenomenalny i był jak gdyby brakujący, mam wrażenie, elementem tej układanki i tego naszego wspólnego dochodzenia do siebie, czyli dochodzenia do prawdy o tym, że w ogromnej większości jesteśmy dziećmi pańszczyzny, dziećmi tej przemocy, o której wspomniałeś i tak dalej, i tak dalej. Pobłocki robi tu bardzo dużo różnych rzeczy, bo po pierwsze próbuje stworzyć portret klasy niemej, klasy, która nie pozostawiła po sobie właściwie nic, żadnych dokumentów, jakieś tylko właśnie powidoki strasznej przemocy i ta czarnoskóra, zgięta, milcząca postać przewija się przez karty tej książki. Nie bez powodu cytowany jest to obficie Oskar Kolberg i piosenki przez niego zapisane, bo tych rzeczywiście dokumentów nie ma. Stanisław Pigoń z Komborni w świat. To jest książka, która pojawia się, mam wrażenie, co sekundę na kartach tej książki, tylko dlatego, że nie ma się od czego odbić. I Pobłocki wykonuje jakąś robotę totalną, to znaczy jednak odmalowując za pomocą tych kilku źródeł, ale też prawdy zaklętej w słowach. To jest bardzo całościowy obraz. Dokładnie. Buduje portret klasy i później w arcyciekawym posłowie opowiada nam o tym, co my zrobiliśmy, że ten portret zamietliśmy pod dywan i opowiada o tym procesie wielowarstwowym wytłumiania, który no właśnie skończył się naszym sarmacyjnym letargiem. Dla mnie jeszcze jedna rzecz jest istotna w tej książce, która jest notabene fantastycznie napisana i czyta się mimo tych traumatycznych doświadczeń, które piszę. Przechodzą, mnie przynajmniej. To jednak się to czyta. To idzie wartko, bo to jest pięknym językiem po prostu zrobione, ale dla mnie istotna jest jeszcze jedna perspektywa, mianowicie to się zaczyna od Ameryki. I to jest perspektywa światowa i europejska. Pobłocki mówi coś takiego, Polska nie była wyjątkiem. Cała właściwie cywilizacja jest uformowana i ten nasz dzisiejszy dobrobyt to jest owoc wieloletniej, wielowiekowej, tysiącletniej przemocy. I to jest istotna perspektywa, bo myślę sobie, że wszyscy, niezależnie od tego, skąd się wywodzimy, jesteśmy potomkami sprawców i ofiar. Agnieszko? Mi się wydaje, ja chciałam powiedzieć prawie to samo co Magda, ale odwrotnie położyć akcent, czyli że my tutaj w Europie przyzwyczailiśmy się do wyższości naszej kultury, zwłaszcza nad Ameryką, bo to oni mają niewolnictwo i oni się z tym cały czas borykają, podczas gdy to nieprawda, bo to niewolnictwo było wszędzie i dalej już jest dokładnie to, co powiedziałaś. Zresztą pańszczyznę zniesiono rok wcześniej niż niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, to się wszystko pańszczyzny ale też w Polsce rymuje. Ale też, dobrze, dla mnie to jest książka, która też otwiera nową, nie wiem czy nową, ale perspektywę na Holokaust. Ale to też... Bo jak się zastanawiamy nad tym, jak to było możliwe, no to mamy odpowiedź. Przemoc była naturalna. I to, o czym pisał Borowski w swoich wierszach zwłaszcza, ale też w esejach i w opowieściach.
opowiadaniach, to jest właśnie to. Tak, ale tylko jedno zdanie na koniec. Zobaczcie, co on robi, żeby przyjąć tą perspektywę. To znaczy, on rzuca się na fundamenty naszej kultury, rzuca się na Don Kiszota, na panią Bowary, na całą dwudziestowieczną historiografię i nauki społeczne i rzeczywiście demontuje świat, w którym my żyjemy. Historia chłopstwa, chamstwa i nie tylko chłopstwa, krwią pisana przemocą, wstrząsająca lektura, po której trudno dojść do siebie. Naprawdę bardzo, bardzo, mimo że to nie jest łatwy kawałek do przeczytania, bardzo ją Państwu polecamy. Szymon, o drugiej książce dosłownie dwa zdania, bo warto o niej wspomnieć. Po pustostanach, nagradzanym debiucie Doroty Kotas, jej kolejna rzecz pod tytułem Cukry. Tak, pustostany nagrodzone Nagrodą Literacką Gdynia, Nagrodą Konrada. Cukry są bardzo osobistym głosem pisanym przez Dorotę Kotas o swoim spektrum i o swoich mieszkaniach. I ja myślę sobie, jako że mogę powiedzieć tylko jedno zdanie, to że bardzo dobrze, że taka książka powstała, chociażby dlatego, że po Błoccy XXI wieku już nie będą musieli pisać swoich książek w oparciu o Kolberga. Tylko być w ogóle nieprzystosowanym do tak zwanej normy. Tak jest, ale miało być jedno też, zdanie, musimy to zostawić. Ale to jest książka o dojrzewaniu, o szukaniu własnej tożsamości i myślę, że niekoniecznie trzeba być mieć zespół Aspergera, żeby ją przeczytać i się nią przejąć. Czytać koniecznie. Mowa ciała oraz gesty Agnieszki mówią więcej niż wszystkie słowa. Polecamy Cukry Doroty Kotas i przechodzimy do Agnieszki właśnie. Oj, tak szybko. To ja też zaczynam od kobiety, której nie mogę okazać, ale pewnie każdy by to chętnie zrobił na własną rękę, bo Poznawanie St. Vincent to jest świetna przygoda i ze względu na jej muzykę, i ze względu na to, co mówi, jak opowiada, jak wygląda podczas koncertów, co jest dla niej ważne. Jedna z tych artystek, które niezależnie od tego, czy kolejna płyta jest dobra, czy też może być trochę rozczarowująca, dla mnie prywatnie są ważne. Są tacy artyści, których obdarzamy taką relacją już na stałe i ona jest w tym moim zestawie. Jej nowa płyta zatytułowana... O właśnie, jak ona jest zatytułowana? Dead is Home. Dead is Home, dokładnie. Przepraszam, muszę to zrobić do wycięcia. Jej nowa płyta to jest taka płyta, która myślę może sprawić frajdę ludziom, którzy kochają kulturę nowojorską, mają jakieś takie ucho na kabarety, musicale i jednocześnie wiedzą, że to może być wieczna impreza, ale z drugiej strony może też zirytować w tym samym momencie. I mój dom był przykładem takiej batalii. Ja się zachwycam tą płytą. Mój życiowy partner kazał mi wyłączyć tego wyja natychmiast, twierdząc, że nie wytrzyma. Więc mówię to po to, żeby ktoś, kto stwierdzi, że to nie jest muzyka dla niego, nie czuł się wyobcowany. Na świecie są inni, tak samo uszkodzeni jak wy. Po prostu nie rozumiecie fantastycznej muzyki. Bardzo nowojorska, bardzo dojrzała płyta, na której ja znajduję mnóstwo pięknych piosenek. No i troszkę retro. A Doctor I'm in Love, w ogóle ten taki esej, przyjście do lekarza po to, żeby się poskarżyć z miłości, która niszczy życie, no to w ogóle majstersztyk. To jest jeden z fajniejszych piosenek na płycie. Ja mam takie poczucie przy słuchaniu tej najnowszej płyty St. Vincent, która jest zakorzeniona w Nowym Jorku w latach 70., ale też bardzo intensywnie w muzyce czarnej, co tu dużo mówić. I ja, no jak wszyscy wiemy, historia muzyki popularnej XX wieku to są biali chłopcy i później białe udający dziewczynki grające czarną muzykę, co czasami wychodzi, czasami nie. I mam wrażenie, że są na tej płycie momenty, na płycie St. Vincent takie momenty, gdzie to przestaje być autentyczne i wiarygodne. Ja zresztą mam często z nią ten problem, że wydaje mi się, że te rzeczy są po prostu przekombinowane i ona nie do końca jest dla mnie autentyczna, ale to samo tyczy się tej płyty i na przykład piosenki Telefon, która w tym wykonaniu koncertowym... I to jest dobry moment, żebyśmy przeszli, ja tylko powiem jedno zdanie, że ja tę płytę St. Vincent kupuję w całości i słucham jej z ogromną przyjemnością, więc należę do twojego, Agnieszko, stronnictwa. I przechodzimy teraz do płyty Fish Emale Tworzywo, płyta koncertowa. Właściwie chcę tylko powiedzieć, że muzycy w pandemii byli bardzo aktywni inaczej i bardzo wiele osób właśnie realizowało, wydawało takie wydawnictwa, na których przynosili jakieś b-sidy, strony B, rarytasy czy wydania koncertowe. I ta płyta wydana pięknie na winylu, Fisha Emade Tworzywa, właśnie takim koncertem tak naprawdę czteropłytowym, czterostronowym, czyli na dwóch płytach winylowych jest. Dla tych, którzy tęsknili za koncertami, miało być to wydawnictwo. Mam nadzieję, że koncerty w ogóle teraz już wracają na serio.
Czekając na powrót koncertów z publicznością, polecamy Państwu koncert, wyjątkowy koncert Fish Emade Tworzywo. Bardzo dużo, 70 parę minut muzyki do słuchania. Bardzo to jest dobry pomysł. I przechodzimy do muzyki klasycznej, a w muzyce klasycznej dwa zupełnie inne od siebie przedstawienia. W Warszawskiej Operze Kameralnej arcydzieło, każda premiera Don Giovanniego, a Mozarta niejako z klucza jest wydarzeniem. Czy podobnie dzieje się z inscenizacją Michała Znanieckiego, Jacku? Ja może odpowiem nie wprost, bo to jest jednocześnie inauguracja 30. Festiwalu Mozartowskiego. I pokazanie tego Don Giovanniego, który zaprezentowano tam 30 lat temu i tego, pokazuje też, jak się zmienił teatr operowy, jak się zmienia nasze podejście do inscenizowania oper. I niestety jestem pełen obaw, czy na lepsze. Bo tutaj nie mówię tego z pozycji stetrzałego klasyka, bo ja bardzo lubię nowoczesny teatr, ale dla mnie Don Giovanni jest jedną z najciekawszych oper, ponieważ ona tak inspiruje reżyserów do wieloznacznego odczytania i współczesnego odczytania i do historycznego czytania. No, jest możliwości mnóstwa. Natomiast to, co zaprezentował Michał Znaniecki, wydaje mi się takim dość płaskim i jednowymiarowym spojrzeniem niby współczesnym na stosunki męsko-damskie, niestety z wyraźną, jak dla mnie, niechęcią do strony żeńskiej, która jest tam dość przestrywializowana, pokazana w sposób czasami nawet wręcz wulgarny. I to jest dla mnie największy zarzut tego przedstawienia. I do tego jeszcze jak gdyby niewyczucie małego, że można z tego zrobić małe arcydzieło kameralne. No, jesteśmy w bardzo maleńkim teatrze, gdzie jest maleńka scena, na której nagle w pewnym momencie w finale jest 30 osób, nie licząc o licznych rekwizytach. I na szczęście wszystko ratuje strona muzyczna tego przedstawienia, bo Mozart nie dał rady, wygrywa. Mozart przetrzyma wszystko. Manga. Mozart, ale i śpiewacy, tak, prawda? Ja mówię ogólnie, ja jestem fanką Leporella, ale wszyscy tam dają radę. I ja też miałam takie poczucie, że reżyser chce być bardzo współczesny i że to jest taka historia o przemocy właściwie seksualnej, a nie o erotyzmie. No i dobrze, tylko że jakby nie idzie za tym pogłębienie tych postaci. Ja nie wiem, kim naprawdę jest główny bohater. Trochę nie wiem... Katem czy ofiarą, tak? Wiesz, ale właśnie on nie jest pogłębiony, on jest nie, trochę nie, płaski, nie ma refleksji na własny temat. Myślę, że można było tutaj wyciągnąć więcej z dramatu tych wszystkich właściwie figur, natomiast to gdzieś ugrzęzło w nadmiarze scenograficznym. No bo jeszcze mamy zderzenie Znanieckiego z Rafałem Olbińskim. Mamy Rafała Olbińskiego i kiedy wychodzą dwie bohaterki na koniec, zwłaszcza Donna Elwira w sukni, która jest żywcem wzięta z plakatów Olbińskiego, to jest czysty zachwyt. Ale jeśli mamy projekcję jego znanych nam przecież wszystkich, plakatów. Wszystkim to jest najbardziej rozpoznawalny chyba, najbardziej popularny artysta tego typu. I mamy to rzucone, mamy rzucone projekcje na jakąś scenografię z gutaperki, która udaje w ogóle marmury i kamienie obsypane jesiennymi liśćmi, no to się robi z tego kakofonia, która tylko przeszkadza w odbiorze, zwłaszcza tak jak mówisz, Jacku, na tej malutkiej scenie. Tu stawiamy więc kropkę. Ogromna przyjemność pójścia znowu do opery i ogromna przyjemność słuchania, natomiast za dużo cufilów. Tu stawiamy kropkę, pozostawiając Don Giovanniego w Warszawskiej Operze Kameralnej i przechodzimy do innego teatru muzycznego, inny gatunek, inny świat, Waitress. Kolejny musical w Warszawskim Teatrze Muzycznym Roma. Rozumiem, że tym razem po wielkich superprodukcjach otrzymujemy dzieło celowo w mniejszej skali. Znaczy ono jest w mniejszej skali i to jest niewątpliwie taki musical, powiedziałbym, na czas pandemiczny. Znaczy nie spodziewajmy się tutaj tego, co było specjalnością Romów, jakichś fajerwerków inscenizacyjnych typu lądujący helikopter, spadający żyrandol. Ale jest żarcie. Boże, jestem głodna. I tego typu rzeczy, ponieważ jest to jednak opowieść bardziej z życia wzięta. To jest ten nurt współczesnego musicalu, który próbuje opowiadać o życiu, historie bardzo zwykłe, codzienne. Jest to
Musical amerykański, nowy, bo miał premierę w 2016 roku na Broadwayu i cieszył się powodzeniem. Oparty zresztą na filmie niezbyt znanym. W muzyce i piosenkach Sary Barrey. Ta historia dotyczy właśnie kelnerki pracującej w barze w maleńkim, jakimś prowincjonalnym miasteczku amerykańskim, jej dwóch przyjaciółek. I jest takie typowo życie, no, mąż, prostak, ciężka praca, marzenia jakieś, bardzo przyziemne w gruncie rzeczy. Ona jest przecież znakomite tarty, które słyną na całą okolicę i marzy, żeby wygrać, bo organizowany jest taki konkurs ogólnostanowy na najlepszą tartę, że ona marzy o tym, żeby to wygrać, zdobyć 20 tysięcy dolarów i tym sposób odmienić swoje życie. Niestety zachodzi w ciążę niechcianą i jest to jednak, typowy los, brzmi to wszystko banalnie, ale słuchajcie, jest to również przełożenie na teatr muzyczny, taki musicalowy, który ma być teatrem no, dla masowej widowni, jednak pewnych problemów bardzo współczesnych. Bo no, to jest, zwłaszcza w Polsce. Tak, I would say. Bo to jest jednocześnie, pojawia się tu problem właśnie niechcianej ciąży, dyskusji, czy poddać się aborcji, czy nie. Co zrobić ze swoim życiem i finał, oczywiście happy end, ale też nie taki oczywisty. No właśnie. Ponieważ ta, nie ma jak w musicalu, że szczęśliwe, szczęśliwa jeżeli miłość długo i oni się łączą, ponieważ tam jest też pewien kochanek się pojawia, że po prostu miłość kwitnie. Robi się to gorąco. Jest ta kobieta, decyduje się, wybija się na samodzielność i postanawia sama decydować o swoim losie i o swojej córki, która się urodziła. Więc to jest naprawdę, dobrze się wpasuje w różne nasze takie dzisiejsze czasy, a poza tym jest to skromnie zrobione, prostymi środkami, ale niesłychanie profesjonalnie. Mam jedno podstawowe pytanie, czy tartę można zjeść tam jakoś? Niestety nie. Dyrektor bardzo przepraszał, z powodów pandemicznych gastronomia nie działa. Obiecał, że przy następnej... To nie idziemy. Ale za to jak kupisz program, masz przepisy na wspaniałą tartę. No właśnie, aż za nie mówiłem, myśląc o tym przepisie. O tym przepisie, bo ja już tak wygłodzony na tej diecie, że z przyjemnością skosztowałbym tarty. Teatr muzyczny Roma, Waitress. I przechodzimy już do teatru dramatycznego i to nie byle jakiego, bo na narodową scenę. Narodową scenę, która dawno nie widziała takiej scenografii, jaką do spektaklu Piknik pod wiszącą skałą zaprojektowała Katarzyna Borkowska, która jest także autorką kostiumów i światła. Katarzyna Borkowska, którą pamiętamy dzięki fantastycznym projektom, przede wszystkim do spektakli Maji Kleczewskiej, ale też do przedstawień Eweliny Marciniak z moim ulubionym portretem damy w Teatrze Wybrzeże. A oczywiście tytuł nie jest mylący, to adaptacja powieści Joan Lindsay, ta sama, którą przeniósł na ekran wiele już lat temu Peter Weir w najsłynniejszym australijskim filmie wszechczasów. To przedstawienie dzięki Katarzynie Borkowskiej, która pokazała wiszącą skałę jako taki lej po bombie, jako taki krater, który zasysa rzeczywistość, można powiedzieć. Dzięki pulsującym gwałisowym światłom, dzięki scenom zbiorowym świetnym, dzięki bardzo dobrze obsadzonym młodym aktorkom Teatru Narodowego, no i gwiazdom Małgorzata Kożuchowska, Ewelina Wiśniewska, Gabriela Muskała, by tylko je wymienić, ogląda się, czy wygląda może raczej bardzo dobrze. Tyle tylko, że ja mam z nim podstawowy problem, bo po pierwsze, bo poza tym, że ono wygląda i że jest bardzo efektowne, to jak dla mnie niczego nie wnosi. Nie tłumaczy się w żaden sposób, dlaczego bardzo ceniona przeze mnie autorka, reżyser, czyli Lena Frankiewicz, omawialiśmy swojego czasu jej fantastyczny spektakl, Jak być kochaną na małej scenie Teatru Narodowego, ale nie tylko, za to przedstawienie ją bardzo cenię. Dlaczego wzięła się za ten właśnie tekst? Może dlatego, żeby opowiedzieć, co nie jest moim zdaniem w parze z adaptacją Lindsay o współczesnym rasizmie poprzez relacje między Australijczykami a aborygenami. Oczywiście możemy to rozpostrzeć na stosunki panujące dzisiaj. Może dlatego, żeby pokazać, że katastrofa świata może dokonać się w mgnieniu oka i temu służy jeden z siedmiu bodaj finałów tego spektaklu, opowieść o współczesnych całkiem pożarach australijskich lasów i o swego rodzaju końcu świata. Ale tak naprawdę, jak dla mnie, niewiele z
tego nieudanego, muszę to jasno powiedzieć, w moim odczuciu przedstawienia zostaje, poza tymi kilkoma pięknymi scenami, pięknymi wizualnie, ale pustymi w środku. Mam wrażenie, że być może Lenę Frankiewicz pokonała ogromna scena Bogusławskiego w Teatrze Narodowym. Ona do tej pory pracowała raczej w bardziej kameralnych warunkach. Być może coś innego nie zagrało, gdzieś zgubiła się literatura. Tak czy inaczej, że widowisko... Ostatnie Magdo zdanie, już ci oddaję głos. Poza tym, że to świetnie wygląda, jednak tylko i wyłącznie, jak dla mnie, wygląda. Dlatego całą tę próbę inscenizacyjną odbieram jako porażkę. A ja się pozwolę sobie nie zgodzić, ponieważ dla mnie jest to spektakl, który bardzo się wpisuje w tematy dzisiaj u nas, w naszych dyskusjach obecne, bo to jest historia o przemocy i oczywiście aborygeni są tam bardzo istotnym wątkiem i to, co się z nimi dzieje. I dla mnie wstrząsająca była informacja, która pada ze sceny, że z listy zwierząt Australii aborygeni zostali skreśleni. I teraz uważajcie, w roku 1967, czyli w roku publikacji tej powieści, która stała się kanwą znanego nam filmu i tego przedstawienia. I to się wpisuje bardzo w narrację chamstwa Kacpra Popłockiego. Natomiast dla mnie to jest przede wszystkim film o... Spektakl o... O kobietach, o formatowaniu dziewczynek, o tym, jak one się próbują wyślizgać z tego i to jest zasadnicza nuta tego spektaklu. On jest po prostu spektaklem feministycznym i myślę, że bardzo potrzebnym i oczywiście rozumiem te zastrzeżenia, że to idzie, czy osuwa się w publicystykę, ale myślę, że to jest głos bardzo potrzebny i że ten spektakl jest jedną z takich prób znajdowania tonu dla opowiadania o tej kwestii. I dla ciebie to jest próba nieudana, dla mnie owszem tak. Te próby Andrzej Chyra stoi na zewnątrz. O, to zaraz zapraszamy Andrzeja Chyrę, pozostając w klimatach teatralno-filmowych. Pozostawiamy zatem Piknik pod wiszącą skałą z taką konkluzją, że Magda jest na tak, ja na nie, a państwo sami muszą wyrobić sobie... Łukasz idzie jutro, a państwo sami muszą wyrobić sobie zdanie na temat nowego spektaklu Leny Frankiewicz na scenie Warszawskiego Teatru Narodowego. Agnieszka już zaanonsowała naszego gościa. Pozostajemy w klimatach filmowo-teatralnych i zapraszamy na spotkanie z Andrzejem Chyrą. Zapraszamy. Siadaj, Andrzeju, prosimy bardzo. To jest historyczny moment, albowiem jesteś pierwszym gościem wideo w Nowym Tygodniku Kulturalnym, a powodów do rozmowy mamy kilka. Po pierwsze, dwa filmy, które długo czekały na spotkanie z publicznością. Śniegu już nigdy nie będzie. Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta oraz Magnezja Macieja Bochniaka. W obu zagrałeś. No i oczekiwane dziś wieczorem przedstawienie Odyseja w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, ale zacznijmy od kina. To są małe role, które grasz u Szumowskiej i Englerta i Macieja Bochniaka. Małe, ale miałem nieodparte wrażenie, że obie musiały sprawić ci taką zwyczajną aktorską i ludzką przyjemność, wcielenie się w te postaci. Trochę o tych filmach już rozmawialiśmy. W Magnezji to jest aktorstwo charakterystyczne, że tak powiem. U Szumowskiej i Englerta jesteś częścią większego świata. Jakie to były spotkania? Nie pierwsze przecież z Małgosią Szumowską. Bodaj chyba pierwsze z Maciejem Bochniakiem. Co one tobie powiedziały o tobie samym? Co one ci dały? To naprawdę. Czyli moja intuicja, że tutaj się odbędzie jakaś dziwna... Dziwny sabat czy konsylium. Ktoś się tu musi obnażyć i chyba wpadło na ciebie. Że ja się muszę obnażyć, co to ze mnie wyciągnęło. Rzeczywiście można tak przez to, że te filmy się pojawiają w jednym momencie, no to można je tak jakby wziąć do kupy i o dwóch naraz opowiadać, zwłaszcza, że to są w moim przypadku akurat dwie, skoro o mnie mamy przez chwilę mówić, dwie role, nazwijmy to drugoplanowe, ale w
przypadku filmu Maćka Bochniaka to jest taka no, dramaturgicznie bardzo istotna rola. To znaczy bez niej po prostu tego filmu by nie było, bo z kim by miałaby walczyć grupa, także strona Maji Ostaszewskiej jakby nie miała za przeciwnika właśnie mnie z moją bandą. No to jest, a w filmie Gosi to jest taka może bardziej peryferyjna postać, ale gdzieś tam no, uzupełniająca pewien taki jakiś ten krajobraz tych charakterów mieszkańców dziwnego osiedla podwarszawskiego. Ja myślę, że w obu przypadkach są to rzeczywiście role, w obu przypadkach role charakterystyczne, które które gdzieś tam komponowaliśmy razem, w jakimś stopniu może w przypadku filmu Maćka to było tego trochę więcej z mojej strony, bo w ogóle zastanawialiśmy się, jak ta postać może wyglądać. Nie? No, tutaj charakteryzacja jest tutaj podstawowym. Ale jakby. Pan sobie sam wymyślił swój imidż z tym pięknym garniturem zębów. To znaczy zęby to chyba był pomysł Maćka, natomiast... Albo nie, bo to było inaczej, bo on... ja tak próbowałem znaleźć i jakoś pomyślałem o Witkacym, o tych jego zdjęciach takich, gdzie on się tak strasznie tam... z siebie robi małpę i tak oglądając te zdjęcia Witkacego właśnie zobaczyliśmy ten jego już taki mocno nadpsuty garnitur i to był właściwie taki pomysł, żeby, no bo w końcu to jest ten sam okres powiedzmy, tak. Nie? Historycznie. No i rzeczywiście w tym wypadku w jednej i w drugiej roli to było bardzo ważne to, co... Czekajcie, zdejmę okulary, bo sam nie wiem, czy lepiej widzę w okularach, czy bez. I w tym wypadku, w jednym i w drugim wypadku ten garnitur, mówię w ogóle w sensie całego kostiumu i charakteryzacji był niezwykle istotny, bo on jakby sprowokował tak naprawdę fizyczność i charakter trochę tych postaci. No tutaj chodziło o to, żeby to był jakiegoś rodzaju no, postać potworna w sensie charakteru generalnie, nie? Przede wszystkim. Ale też taka potworna zewnętrznie, no, skoro to jest taki film, który jest trochę takim... Pastiszem, ale tak, takim właściwie też komiksem niemalże. No to ta postać, pomyślałem, że może sobie pozwolić na takie bardzo duże przerysowanie. No, kwestia była tylko taka, czy uda się to unieść i uwiarygodnić, żeby po prostu jakby nie został tylko żart. Niebezpieczeństwo przerysowania nie istnieje zawsze, tak. Oczywiście. No i w przypadku tak, bo widziałem na premierze teraz już tej kinowej film Małgosi przed chwilą, więc tak patrzyłem na to i pomyślałem, że tutaj w tym wypadku też to, co dostałem od Kasi Lewińskiej ten kostium jakby taki militarny z takimi spodniami amerykańskimi, takimi z wysokim stanem i dosyć podniesionym jednak krokiem i taką kurtą właśnie skórzaną. No to dało taki pewnego rodzaju od razu automatyczny wigor, sprężystość, spięcie tej postaci. Wiesz co, nie wiem, czy tutaj jakby dokonamy jakiejś mojej, czy ja... Wiwisekcji, bo... Nie, ja raczej myślałem w charakterze tego, że sprawdziłeś, że tak powiem, aktorstwo, mówię głównie o Magnezji, na granicy komedii, przerysowania właśnie, bo taki jest ten film. No i bo to jest chyba, wiesz co, bo na stałe chyba takie czasy, tak jak mieliśmy przesyt takiego... grania aktorskiego, nazwijmy to, to jest tak jakby pozostałość tej poprzedniej generacji, mówię, aktorskiej, nie? Która wywodziła się z teatru i to była jakby zupełnie inna estetyka. Granie Cholubkiem. Granie Cholubkiem, Łomnickim, czy... Herą. Czy jeszcze? Kurczę, Łukasz, proszę cię poddać. Już nie zaliczam się już do tej takiej zupełnie, wiesz, generacji schodzącej. Ale potem przyszła ta jakby ta moda, czy właściwie ta estetyka takiego niby nie grania, nie? Takiego prześlizgiwania się, bo to zrobiła telewizja, nie? Że po prostu ona cię wsadza jakby w pewien kontekst scenariuszowy i ty właściwie tylko jakby posuwasz tę postać, wypowiadając kwestie i uczestnicząc w sytuacjach.
I tak zamarzyło mi się znowu, żeby spróbować znów trochę zaryzykować w tym aktorstwie. To znaczy, żeby się wystawić na próbę i zaryzykować robiąc coś, co troszeczkę wychodzi poza ten taki właśnie kanon znowu nic nie grania, jak gdyby, nie? Mhm. Bo to jest osobny zupełnie temat. No i skoro się zdarzyły takie dwie sytuacje, to pomyślałem, zwłaszcza, że są to role drugoplanowe, które z natury swojej muszą mieć pewnego... nie muszą, ale najczęściej powinny mieć jakiś taki rys w sobie wyraźny, żeby ta postać mogła zaistnieć w pełni i wobec jakiegoś tam głównego wątku, głównych bohaterów, to ona musi mieć troszeczkę coś więcej wyrazistego. To jest tak jak, ja pamiętam jak w takim jednym z pierwszych filmów, w których zagrałem jeden ze swoich wielu epizodów i ról drugoplanowych, to jest kolejność uczuć. I ja tam grałem jakiegoś takiego, mówicie, takiego aktora prowincjonalnego tam. No, już nie pamiętam za bardzo. Pamiętam tylko tyle, że grał tam również jakiś jeden z epizodów Wojtek Siemion, którego dobrze znam, bo był moim profesorem w szkole i ja tam tak... Ja nie pamiętam, czy on mi to poradził, czy ja coś sobie tam włożyłem, jakiegoś kwiatka do ust, nie? I tak sobie z nimi tam majdrowałem i Siemion mówi bardzo dobrze, właśnie tak, bo nikt nie będzie pamiętał, że ty się nazywasz Chyra, ani nic, ale każdy powie, no ten z kwiatkiem. No właśnie, ciuchy, charakteryzacja i kwiatek z ust. No, ten z kwiatkiem, ten zębami. No więc z tego to się jakby wzięły te role. Natomiast jakby tutaj trudno, wiesz, jakby odnosić to jakkolwiek do mnie, bo są to tak odległe dla mnie. Chciałbym zapytać o w ogóle pomysł na kreowanie, przepraszam za to słowo, może na wykonywanie, nie wiem, jakie jest twoje postrzeganie istoty pracy w kinie czy w teatrze. Jak ty budujesz? Bo to są rzeczywiście krańcowe rzeczy. Mała rzecz, mocną kreską pokazana, jak w Magnezji. No i zarazem, to ciągle przede mną, zmierzenie się, Jacek o tym wspominał, Heidegger. Zetknięcie z Heideggerem w spektaklu, na który czekamy, Krzysztofa Warlikowskiego, Odys. Czy to jest Odyseja. Zawsze tak samo? Czyli, nie wiem, research, sprawdzanie. Z Heideggerem jest łatwiej, no bo dużo rzeczy zostało napisane. On sam jest taką postacią, która fascynuje. Czy jednak przede wszystkim intuicja i wierzenie w swoje doświadczenie, które zaczęło się od faceta z kwiatkiem, potem były inne rzeczy. Jak to wygląda? Ja mam jakby taką świadomość tego, że mam, że jestem taką osobą dosyć ekspresyjną. To znaczy ja przez większość czasu pracuję nad tym, żeby na scenie, a zwłaszcza przed kamerą, jakby niwelować nadmiar, który się ze mnie wylewa w sensie ekspresji. To znaczy, żeby zagrać, czy móc przekazać to, co powinno być, tylko żeby nie dać jakby za dużo tych, jakby to powiedzieć, tych elementów, które się później sfotografują, czy zapamiętają, nie? Żeby to przerysowanie, które się u mnie dosyć naturalnie może pojawić. Czyli bezustanna autocenzura po prostu. Taki kaganiec może nazwijmy, bo autocenzura to nie. Znaczy ja zarzucam sobie taką jakby siatkę, już żeby nie myśleć o tym w każdej sekundzie, to tak sobie jakby gdzieś ją bazowo tę rolę ustawiam, żeby pewnego rodzaju oszczędność właśnie tej ekspresji była wpisana w nią. Natomiast tutaj, no i to co powiedziałem, że trochę mnie zmęczyły te role, które są takie same, różnią się tylko twarzą aktora. I pomyślałem, że jednak aktorstwo jest pewnego rodzaju, czy może być pewnego rodzaju kreacją, również taką posuniętą na krawędź nieprawdopodobieństwa albo
ryzyko, że będzie przerysowana, ale jednak spróbować utrzymać się na tej linii, nie? Na tej krawędzi, nie spaść. Mhm. I to mnie w jakimś sensie teraz podnieca. Tak jak kiedyś pracowałem bardzo usilnie, żeby, nie wiem, pamiętam, no, takim pierwszym filmem dużym moim był Dług oczywiście, no i tam była moja praca jakby, raz żeby uwierzyć, że ten wtedy niewinnie wyglądający chłopiec, 35-letni co prawda, ale jednak, mógłby być wiarygodny jako ta postać, ale też jakby dające maksymalnie mało zewnętrznych informacji o sobie, to teraz mam taką jakby ochotę, żeby pójść w drugą stronę, czyli przewalić. Mhm. No właśnie, pociągnijmy to. To za czym pan by tęsknił w teatrze? Nie, ja w teatrze tęsknię za dobrą formą i dobrą formą, która ubiera dobrą myśl. Marzeniem teatralnym była praca z Jerzym Grzegorzewskim. Wydawał mi się w tamtym czasie, pomijam oczywiście jeszcze Kantora, resztki Grzegorzewskiego, nie, tego Grotowskiego, którego nie widziałem niestety na żywo nigdzie. No, ale to były teatry, które, no wiadomo, były zupełnie z innego rozdania. Więc ten Grzegorzewski był moim marzeniem. Pamiętam, że jak przyjechałem złożyć papiery do szkoły teatralnej, do Warszawy, i to był mój chyba drugi wieczór w teatrze w ogóle w Warszawie, jak i po złożeniu papierów czekając na pociąg, to były parawany Żeneta. I ja wyszedłem z tego przedstawienia na ten dworzec, I obawiam się, że gdyby był trochę mniejszy, to mógłbym wpaść pod pociąg, bo byłem po prostu oszołomiony. Czyli ta forma, która jest jakby znakiem rozpoznawczym teatru, to znaczy mam wrażenie, że dzisiaj taki teatr realistyczny, jaki na przykład prezentowały wtedy teatry w latach 80., czy to będzie powszechny, czy to będzie współczesny, czy to będzie dramatyczny, to już taki teatr taki oparty na takim małym realizmie w ogóle mnie nie interesuje. Mm. I myślę, że on w ogóle nie działa tak naprawdę. Musimy, Andrzeju, teraz przejść do tego, co nas czeka. Rozmawialiśmy o I dlatego potem się zdarzył teatr, na szczęście teatr rozmaitości, TR i tak dalej. To było miejsce, gdzie ja czułem, że to jest mamy, mój dom. A teraz mamy nowy teatr. A teraz nowy teatr i Odyseja, opowieść dla Hollywoodu. To jest przedstawienie, które rodzi się już bardzo długo z powodu pandemii. Premiera przełożona zaledwie o rok. Opowiedz bardzo krótko, proszę, dziś wieczorem, w piątek wieczorem, premiera długo oczekiwanego spektaklu Krzysztofa Warlikowskiego. Twój powrót do teatru Krzysztofa Warlikowskiego, chociaż nigdy z niego nie odszedłeś, ale bywały takie spektakle, w których siłą rzeczy nie mogłeś brać udziału. Co to będzie za przedstawienie, gdybyś miał najkrócej o nim nam teraz opowiedzieć, w momencie, kiedy jeszcze go nie widzieliśmy, w tygodniku omówimy Odyseję w lipcu? Ja myślę, że to jest tak, jeśli chodzi o miłośników teatru Krzysztofa Warlikowskiego, czyli tych, którzy go znają, to będzie, myślę, taki teatr Warlikowskiego, na jaki czekają chyba. To znaczy bardzo zróżnicowany, z wieloma poruszonymi tematami, jak zwykle ze świetną obsadą, właśnie z graniem formą, czyli to co ja robię, i tematami. Oczywiście pojawiają się te tematy, które Krzysiek eksploatuje jakby całe swoje życie, czyli Holokaust, rozumiany też jako w ogóle szersza metafora, ale również zajmująca się Holokaustem jako takim. Czyli to jest ten wątek wzięty z Hanny Kral. No ale oczywiście jest Odyseja, która jest w gruncie rzeczy jakimś motywem. Jest oczywiście, są i fragmenty Odysei, ale przede wszystkim jest to motyw, który jest przerabiany i pokazywany w różnego rodzaju wariantach, ponieważ tych historii jest dużo. No jeżeli powiemy, że jest tutaj i Elizabeth Taylor, i Roman Polański, i Martin Heidegger, i Hannah Arendt, i jeszcze wiele innych postaci, które jak gdzieś znamy i które obdarzone są jakby pewnego rodzaju naszą wiedzą, jakby ich znajomością, no to Krzysztof Warlikowski jakby bawi się
czy też zadaje nam troszeczkę spojrzenie, czy szansę spojrzenia na te osoby z innej perspektywy, w innych okolicznościach. I jeśli chodzi o moje spotkanie z Heideggerem, no to wiadomo, no to znaczy jakby tak, czy próbując odegrać spotkanie Heideggera z Hanną Arendt, które rzeczywiście miało miejsce, ale nic na ten temat nie wiemy, natomiast my jakby rozgrywamy to spotkanie, no to rozumiemy, że to jest spotkanie dwójka ludzi, którzy mają za sobą jakąś historię i niosą ze sobą pewne wartości i pewnego rodzaju postawy życiowe. No więc jest to takie spotkanie tych postaw życiowych, ale żeby to nie było jakby takim spotkaniem dwóch filozofów, no to trzeba je napełnić jakimś innym życiem jeszcze. Ale ponieważ wiemy, że Hannah Arendt i Martin Heidegger byli ze sobą związani przez długi czas, to no to właśnie już nie będę teraz opowiadał, ale to jest jakoś zbalansowane, ale to spotkanie jakby dotyka tych wszystkich sfer możliwych. A ponieważ jest to krótka scena, a opowiedzieć by trzeba dwa długie wielkie życia i wielki problem, w związku z tym jakby dotykamy jakiejś rzeczy i patrzymy jakiegoś punktu i tylko patrzymy, co tam się może z tego rozwinąć. I w wielu tych scenach jest świetne aktorstwo, co jest bardzo, bardzo ważne. Naprawdę, czy to jest Maja Ostraszewska, czy to jest Mariusz Bonaszewski, czy Magda Cielecka, czy Marek Kalita, czy Jacek Poniedziałek, czy Hajewska. Teraz powoli mi wymienisz, właśnie będzie afera. Nie, i rzeczywiście coś takiego jest, że jak przychodzimy do tego, na ten spektakl, to ja myślę, że dostaniemy bardzo wiele z tego, co lubimy z Warlikowskiego. I trudno się dziwić, że bilety przynajmniej na stronie Nowego Teatru wyprzedane, ale proszę śledzić Agnieszkę. Tylko jedno zdanie, bo nie zdążyłam zapytać Andrzeja. Tak. Chciałam powiedzieć, że bardzo ci dziękuję za to, co wprowadziłeś tą kategorię nierozumienia w teatrze. Ja musiałam zostać dorosłą kobietą, żeby dać sobie prawo do nierozumienia. To jest tak genialne. Dziękuję, że to wyjąłeś. Tak, no tak, ale to i cieszę się i teatru, i filmu, i to sztuki, jest na przykład co, tak. Bo nie porozmawialiśmy właściwie jakoś sensownie o filmie Szumowskiej, to ja myślę, że tam jest też taka rzecz, że ten film, który oczywiście można próbować zrozumieć i można go bardzo łatwo wydaje się opisać, to myślę, że to, co jest w tym filmie niezrozumiałe, jest najwspanialsze i dla mnie buduje siłę tego filmu. A czy ja mogę, to jest takie strasznie głupie pytanie? Tak. Czy ty wysprzątałeś ten dom, co tam wygrałeś? Nie, to nie jest głupie pytanie. Nie, to jest jeszcze za chwilę przede mną. W ramach licytacji Wielkiej Orki jesteśmy w Wiecznej Pomocy. Powiedzmy naszym co, nie, bo umówiliśmy się, że będziemy obaj zaszczepieni. To znaczy, właściciel tej posiadłości i ja będę... Ja już jestem zaszczepiony, myślę, że on już jest też, więc się umówiliśmy, że jakoś w czerwcu, może na początku lipca. Ale będzie i na Instastory. No jak? Będzie hit internetu. To znakomita puenta naszej rozmowy. Powiedzmy, śniegu już nigdy nie będzie, Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta, Magnezja Macieja Bochniaka, a w nowym teatrze Krzysztofa Warlikowskiego, jego nowy spektakl pod tym Odyseja, opowieść do Hollywoodu. Andrzej Chyra, bardzo dziękujemy ci za tę rozmowę. Dziękuję. I za nasze spotkanie. Przepraszam za bezmyślne gadulstwo, ale ależ taki skończy. Poranek. Fascynująca rozmowa. Dziękujemy za nasze spotkanie w tym specjalnym wideo odcinku Nowego Tygodnika Kulturalnego. Byli z nami dzisiaj Jacek Marczyński. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Łukasz Maciejewski. Dziękuję. Agnieszka Szydłowska. Dziękuję. Szymon Kloska. Dzięki stokrotnie. Magda Sendecka. Bardzo dziękuję. Zapraszamy państwa Jacek Wakar. Za dwa tygodnie. Dziękujemy. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.